Na oddziale rehabilitacji szpitala imienia Floriana Cejnowe w Wejherowie leczy się około 3000 pacjentów rocznie. Przyjeżdżają tutaj nie tylko pacjenci z terenu powiatu wejherowskiego, ale także z dalszych zakątków. Nowy sprzęt był niezbędny. Mieliśmy sprzęt bardzo stary już, prawda, który już wiele lat miał, część było zniszczonego, część nie mieliśmy, który fundusz na przykład sobie życzył, żeby mieć i dzięki środkom, jakie otrzymaliśmy ze starostwa, no mogliśmy sobie na ten sprzęt pozwolić. Starostwo powiatowe dofinansowało zakup sprzętu w wysokości 70 tysięcy złotych. Dzięki temu pacjenci mogą korzystać z nowego sprzętu do krwiodawstwa, aparatury do leczenia polem magnetycznym, prądem elektrycznym, ultradźwiękami, promieniowaniem laserowym i światłem spolaryzowanym. To jest sprzęt do fizykoterapii taki, który stosujemy przeciwbólowo oraz jak przed zabiegami, albo przed ćwiczeniami, który, prawda, jak się ćwiczenia robi, to dobrze jest wcześniej, prawda, na jakąś fizykoterapię, na przykład krioterapię mamy, której wcześniej nie mieliśmy. Bardzo dobrze ten zabieg przygotowuje do ćwiczeń, które pacjenci, bardzo dużo mamy pacjentów pourazowych. Na oddziale rehabilitacji pojawił się kolejny sprzęt, tym razem sfinansowany przez dyrekcję szpitala. To aparatura do masażu wibracyjnego, laser i program do rejestracji pacjentów na zabiegi. Aktualnie trwa remont oddziału chirurgii dziecięcej. Na ten cel władze starostwa przeznaczyły 130 tysięcy złotych.